Jestem Mangetsu i jest ze mną grupka ludzi i ogólnie to sobie startuję Siema. Teraz giereczkę. O Jezu, dobrze, że się tego beka zablokowałem. Dobra, jestem crewmate'em i teraz tego nie spieprzymy. Robię sobie liście, ale Turbina za mną przyszedł, ja Turbinie w ogóle nie ufam. Jakby Turbina jest osobą, która jak jest impostorem, to jest bardzo agresywny. Więc wolałbym nie stać gdzieś pobliżu. A, już komsy poszły, dobra, ja tam lecę. Raczej na tej ścieżce nikt mnie nie zabije, bo w sumie wszyscy tu idą. I ja będę patrzył uważnie. Dobra, jest, zrobione są komsy, bardzo dobrze. No, postarajmy się tak mniej więcej z trzema osobami jakimiś trzymać. O, nie, oxygen poszedł. Osoba, która rzuciła oxygen nie musi, znaczy, no prawdopodobnie nie jest admina. Bo gdyby była z admina, to byłoby to głupota, bo widziałaby, że ktoś by szybko naprawił i tak. Tam, nie wiem, Turbina chyba poszedł naprawić. O, Zeral gdzieś umarł. Dlaczego was tu zebrałem? Jest ciało na... Moim zdaniem jest to albo self-report, albo to jest ktoś, kto jako ostatni poszedł do kompsów. Gdzie są kompsy? Bo ja nie pamiętam. Są na dole. A, dobra, okej, to wiem. Ogólnie to było tak, że ja byłem z Turbiną i Merezem bodajże w adminie. Poszedł ten Oxygen, Merez naprawił Oxygen w adminie, Turbina od razu poleciał na ten drugi i tam zgłosił ciało po jakimś czasie, po naprawieniu już Oxygena. No właśnie, dla mnie to też jest ciekawe. Gdzie było ciało? Dokładnie. Oxygen. Ale Oxygen został naprawiony. No, ale jak już biegłem, no to co, się wracać będę? Coś po drodze bym mogła. Najpierw naprawiłeś, a później zgłosiłeś? Znaczy, to musiała osoba, która została zabita, prawdopodobnie naprawiła ten oksygen, on przyszedł i walnął noża i zgłosił od razu. Tak by to wyglądało. No bo tak trochę właśnie... Jak? No to coś by to zmienić, po co miałby naprawiać oksygen, nie? Raczej no. Osoba by nie zdążyła uciec, ta, która... Jeśli by śmierdziało truchła, no to musiał naprawić, nie? Perfekt. Ja myślę, że... Jakie taski robiłeś w tej grze? Ja robiłem śmieci, robiłem te komety i później zszedłem na dół. Byłeś w elektryku? Nie byłem ani razu w elektryku. No dobra, czyli jesteś dla mnie impostorem. Bo robiłeś taska, którego nie da się zrobić bez wejścia do elektryka. Masz w kompsach taki przełącznik przy wejściu i żeby go odpalić, musisz włączyć go w tym... w elektryku, a stałeś przy nim. Nie rozumiem. Tego też nie przystaje. Ja co mówię? Co ty robisz? Ale jeszcze raz, niech mi wytłumaczy, bo ja nie rozumiem w ogóle. Ale też nie podoba mi się, że Turbina od razu zagłosował, jakby chciał się wybronić już do drugiego impostora. Właśnie. Nie, po prostu bardzo mi się podoba ten tylko... Którego taska nie mogłem robić? Masz coś takiego w elektryku, obok tego tam Wi-Fi czy coś, że musisz tak jakby przesunąć jeden pasek tak do góry. No, i wtedy no. Odpalasz coś takiego. To jest w różnych częściach mapy, czasami też jest właśnie w kompsach. I wtedy, jeśli to włączysz, to możesz użyć tego, takiego pstryczka wtedy. To jest kolejny tak jakby task tego. Ale jakiego pstryczka? Ja nie rozumiem żadnego pstryczka. Dobra, Ryfek gra na czas, mamy 20 sekund, więc może zdecydujmy. Ogólnie Turbina jest bardzo podejrzany, bo to jest dziwne, że oksygen został naprawiony, a potem nagle on zgłosił tam ciało pod oksygenem. Ja bym Turbinę. Ale kto mnie oskarża? Nie robiłem żadnego... A jeśli chodzi o Rywka, to... Nikt nie wie, o co. Dobra. Jeśli okay. nie ty, to przepraszam. Ale jaki pstryczek w ogóle robiłem? O jaki pstryczek? Pstryczek elektryczny! Super, nie mówię. No ciekawe właśnie, czy Ksen miał rację, czy właśnie tak podpuszczał, bo to też można tak triki sobie robić. Widzę, że poszedł reaktor. No temu Turbinie nie ufam w ogóle. Nie zdziwiłoby mnie osobiście, gdyby gdzieś już przy nim było... No dobra, okej. Okay. Naprawili reaktor. Jakoś tak szybko, może nie dostanę noża w plecy. O, Turbina przy mnie był. Może mnie nie zabił, dlatego że Rain przyszła. No nie, ja wolę jednak nie chodzić za Turbiną. No nie ufam po prostu człowiekowi z tym oksygenem. To już w ogóle podejrzenia... jakieś porządne na niego rzuciło. Oczywiście mogło być tak, że jednak zabił to ktoś od razu po naprawieniu tego właśnie oksygena. O, Turbina tu nagle się znalazł, a przed chwilą był na górze. Merez jest tutaj. Widzę, że Kleksy Polska idzie od góry. Za nim Witek. Popatrzmy sobie, pośledźmy. Ja bym się gdzieś tu pokręcił, bo przeczuwam, że Turbina raczej by tutaj gdzieś mógł kogoś zabić. Jest Merez, wrócił się z reaktora z tego co widzę. No raczej sądzę, że gdzieś musiało już dojść właśnie do zabójstwa do tego czasu. Ale trudno by powiedzieć w ogóle cały... O! Jest!
Dobra, to niech każdy poda swoje końcowe lokalizacje. Ja teraz byłem w kamerach z Aleksy. Faktycznie kamera, tak? kamera się świeciła, więc potwierdzam, no to raczej Aleksy i Witek są... Chociaż nie mogę powiedzieć, że są czyści, bo to mogło być stare zabójstwo. Pragnę powiedzieć, że Turbina, który był jakby moim podejrzanym, został zabity, więc to też jest dosyć ciekawe. Głupie ze strony impostora, nie? Tak, bardzo, tak, bardzo głupie. Meres, właśnie co ty robiłeś, nim do mnie dołączyłeś? Najpierw ty byłeś w adminie, nie? Byłem w adminie. Dobrze pamiętam? Tak. No i wtedy ja robiłem kable i później jak zrobiłem kable, to się spotkaliśmy, poleciałem w prawo, popatrzyłeś na mnie przez chwilę, to kliknąłem. Gdzie byłeś przed tymi kablami? Czekaj. Chyba widziałem turbinę w Lower Engine właśnie, jak sobie tam paliwo wrzucał, więc też to mi odsunęło podejrzenia, nie? Nie wiemy, gdzie było ciało turbiny. Jeśli mówisz, że tam go ostatnio widziałeś, to twoja trasa się zgadza tak, jakbyś był impostorem. Niby tak, ale z drugiej strony... W sensie, ty byłeś w reaktorze, bo ja pamiętam, że szedłeś do reaktora z paroma... Z Witkiem. Sorry, Witek. Co chciałeś powiedzieć? Dobra, nie, nie mów. Nie, powiedz. Dobra, no to tak, najpierw ja chcę się dowiedzieć, gdzie ciało było, bo się nie dowiedziałem. Dobra, ciało Xena jest w nawigacji i ogólnie to wyglądało, końcówka rundy wyglądała tak, że Meres się do mnie przyłączył, przykleił się do mojej dupy i odkryliśmy razem ciało. I teraz, bo wyszliście od storage'a tam przez shield, tak. I tam do nawigacji, tak? Dobra, bo widziałem na kamerach właśnie i jedna osoba jeszcze szła po was, jak wy poszliście tam na dół, to Rain. Przyszła i do admina weszła i teraz się zastanawiam, czy ona właśnie z prawej strony nie szła, z kafeterii. Nie, ja tak jak... byłam cały czas po lewej. No nie właśnie, bo tak? na kamerach widziałem, jak właśnie nie wiem, czy z lewej, ale czy z prawej wchodziłeś. Ale to na początku gry, jak już to musiałam być po lewej, ale... Nie, oj, teraz byłem na kamerach, teraz widziałem. Ale ja wychodziłam z lewej strony. Wiem, a czy ktoś widział X-Play'a, bo... No, na... nie, bo właśnie X-Play jest taki niepotwierdzony. Meres nie widział. Ja co? Widziałem go w reaktorze. Na górze zrobił, ja na dole. No i później właśnie poszliśmy. Widziałem turbinę, jak to paliwo wlewał. No i później ja poszedłem. I ty mnie, Mangetsu, spotkałeś? I paby była, gdyby się okazało, że Ryfek nie jest impostorem i Xen tak podpuścił. No i teraz mamy do czynienia z dwójką impostorów. To by była naprawdę ostra lipa. Jakby Zen nie żyje, nie? A to Zen mówił o tym, że. Ale Ryfek... to mógł się pomylić po prostu, o to mi chodzi. No bo nie wiemy. Strasznie nie? Meres śmierdzi. X-Play'a niepotwierdzonego mam, a Witek podejrzewa Rain. Więc ja. Ale wiesz, chcę wyrzucić Mereza, nie wiem. Jakby śmierdzi mi za bardzo trasa. Trochę głupota, no ale. No to skipujecie, ale w tej rundzie double kill poleci elo, jeśli jest dwóch impostorów. To, że właśnie powiedział Meres, że widział turbinę w Lower Engine, a ja go faktycznie wcześniej widziałem w storage'u, jak napełniał sobie paliwo, trochę czasowo mi się zgadza właśnie z tym, że mógł to być Meres ostatecznie. Dlatego tak na niego rzuciłem to podejrzenie. Jeśli faktycznie jeszcze Rain jest podejrzana o zabójstwo tutaj Xena, no to by się też wszystko zgadzało, bo Meres też nie miałby możliwości zabić Xena. Emergency poszedł. Nie wiem, być może to jest głupi call, ale mam takie podejrzenia. Poszedłem sam do medbaya, poszła za mną Rain, sądzę, że się uwziąłem, ale poszła za mną do tego medbaya. Zrobiłem te probówki, kiedy wyszłaś, to wyszłaś razem ze mną. No. Kiedy zgasły światła, poszliśmy razem na kable, ja specjalnie wróciłem się do medbaya i ty za mną poszłaś. Tak, no bo tak jakby stamtąd też Meres przechodził i chciałam sprawdzić, czy cię nie zabił. I potem ty przeszedłeś i poszłam za tobą, no wiesz, to, mi to było dla bezpieczeństwa. Śmierdzi. To było, ale... dla bezpieczeństwa. Właśnie ja nie wiem teraz, czy dla bezpieczeństwa, bo to... Tak, to było dla bezpieczeństwa. To było straszne, tu nie ma komu ufać. Strasznie nie, się boję, że jest dwójka impostorów faktycznie, bo jeśli Turbina został zabity w jednej części mapy, to w jakim cudem doszło do zabójstwa Xena, nie? Chyba, żeby to było bardzo stare zabójstwo, ale wątpię. Zwołałem to zebranie tylko dlatego, że bardzo się uwziąłem w tamtym głosowaniu na Rain. Myślałem, że chce się zemścić i mnie zabić przez to. Oj, oj. Ale w sumie to by był głupi ruch impostora, no bo wtedy by na siebie podejrzenia rzucił. Przestajmy jakoś ten czas i ogólnie to XP jest bardzo niepotwierdzony, to po pierwsze, ale jeszcze chciałem dopytać Mereza, bo jakby jego trasa idealnie się zgadza z zabójstwem Turbiny i to mi nie pasuje po prostu, bo ja widziałem Turbinę faktycznie w storage'u i widziałem, jak Merez biegnie do reaktora. Mangi, mogę? Możesz. Mogę? Ja siedziałem całą rundę w reaktorze, tak jak mówiłem, miałem 1 do 10 i kwadraciki. Byłem w reaktorze w momencie, kiedy ten reaktor wybuchł. I od razu z bomby przyłożyłem łapkę. Czekałem. Pierwszą osobą, która przyszła, był Meres i zaczął biec w moją stronę.
bo widział, że ja jestem, potem cofnął się do wyjścia i potem z powrotem biegł do mnie, chociaż wiedział już, że jestem przy tej łapce, ale cofnął. Ja myślę, że zobaczył, że ktoś biegnie, bo potem wbiegło faktycznie więcej osób dyrektora tam i dlatego mnie zabił. No właśnie też podejrzewam, że on... A ja myślę, że nie wiedziałem, że tam jesteś i poszedłem na dół do odkrycia. Ale dlaczego drugi raz? Widziałeś mnie już? I potem cofnąłeś. Ale tego nie wiesz, no bo mogłem widzieć albo nie, zależy, no. Każdego inaczej to jest, a nie? Powiedz mi, X-Play, tamtą sytuację, jak naprawiliście reaktor, to gdzie Meres poszedł? Oj, nie wiem. To ci mówiłem, że byłem tam dołem, widziałeś jak paliwo, a później my się, a później się spotkaliśmy i za mną chodziłeś, znaczy, czy ja za a tobą. A czy Witek widział turbinę na kamerkach obok security? Ojeju, teraz to mi wyzwanie dałeś. To zielonego, tak zielonego takiego z łbem na głowie. Znaczy... I gdzie miałem go widzieć? Obok security, na kamerkach. A jeszcze tylko dopowiem, bierze ktoś pod uwagę Aleksego w ogóle? No nie, no bo właśnie. On siedział raczej z Witkiem, to... Siedziałem uznałem, z Witkiem. Że... Znaczy, aha. No siedział ze mną na kamerach, no to wtedy, no niby to jest takie oczyszczenie niesamowite. Ale nie przypominam sobie turbiny totalnie, nie przypominam. Dobra, sobie. Musimy kogoś wyrzucić, bo double kill poleci i serio będzie nie. Dobra, z drugiej strony, jeszcze chciałbym powiedzieć, z drugiej strony mógł jeszcze X-Play teraz specjalnie tak na mnie nagadać, żeby mnie wyrzucić i będzie miał łatwiej. Ja na Merę zagłosuję. Był dla ciebie podejrzany bardzo długo, co nie? W sensie nie miałeś na niego nic. Brawo. No i teraz nie wiemy. Jak się ma sytuacja? No jedno zabójstwo i do widzenia, koniec gierki, jeśli faktycznie Meres nie był impostorem. No ale za bardzo jego timing mi się jednak zgadzał. No nie pasuje mi do końca to, że poszedł teraz Oxygen, więc prawdopodobnie jedno zabójstwo i do widzenia. Dobra, tutaj ktoś kleksy naprawił. A jeśli Witek jest i tak zrzucił tym security z siebie podejrzenia, to też by było dziwne. No cholercia. Możemy to skończyć na taski, jeśli by się uprzeć. Tak mega. Tutaj jest X-Play, na kamerkach sobie siedzi. Ale nie wiem, co impostor robi, bo wystarczy, że jedną osobę by impostorzy właśnie zabili i by była ich wygrana. Więc Meres chyba faktycznie był tym impostorem, albo Ryfek. Zobaczę kogoś na kamerkach, wszyscy wokół siebie, znaczy przy sobie chodzą, nie wokół siebie. Fajnie się kleicie tyłkami do siebie. Jeszcze jakieś taski mi zostały? Nie, jest wszystko. To ten X-Play tak troszkę tutaj cuchnie jednak, jeśli mam być szczery. Mogło też tak być, żeby chciał zrzucić podejrzenia na kogoś innego. Dobra, się okaże. Ile mamy tasków? Patrz, znowu Rain, ale... Ja liczyłam na to. Co się stało? Co się stało? Aleksy, patrz, Aleksy, ja ci komunikowałem bez słów. Nie, Witek, to nie ja. Nie, słuchaj teraz, słuchaj. No. Wchodzę do tego reaktora, patrzę, bo tam jest 0 na 2, tak? Patrzę, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Byłaś tylko w tym reaktorze ty i tak jakby chciałaś... Co? No tak, tylko ty byłaś na dole w tym reaktorze, jak był meltdown. Ty byłaś, ja wszedłem z X-Playem i dopiero wtedy łapki użyłaś, że tak przytrzymałaś na dłużej. Nie, a tak na górze. To... Ja tam na czekałem. Na górze był Aleksy i... Nie. Tak, on tam był. Nie, tak, ale ty byłaś tam. Na dole. Jak był. No tak, ja poszłam na dół. Była na dole. Dobra, jeżeli Aleksy byłeś w reaktorze, tak? Jak był meltdown, no. To ty dotykałeś tej łapki? Czekałem na innych, bo nie widziałem. Bo widziałem, że co chwilę się 0-1 robiło, tak jakby impostor. Nie, czekałem na innych. Czekałeś, czyli nie dotykałeś tego jakby, nie tak? Nie dotykałem, nie. O Boże, teraz mi to no i znowu, ta sama sytuacja. Nie, wiecie co, jak rozpoczął się reaktor, to X-Play. Nie wiem, tak zaczął dziwne kółka robić na dole w... Ja nie wiem. Nie, tak. Zaczął robić kółka za to. Przepraszam, po prostu to tyle. Mnie się wydaje, że prawdopodobnie jedna z osób, które wywaliliśmy, czyli Ryfek albo Meres, faktycznie ktoś z nich był impostorem, bo tutaj wystarczyło jedno zabójstwo i już by impostorzy wygrali. Więc po prostu to jest ktoś, kto chciał to tak zaplanować, żeby inni nie zrzucili później na niego winy. Jedyne, kogo widziałem na kamerkach, to X-Playa faktycznie. I no, widziałem, że trójka z was, to znaczy Witek, Rain i Kleksy, się po prostu kleiliście dupami do siebie. Tak, jak zgaduję, że gdybym mnie wtedy zabił, to po prostu byście wiedzieli, że to jest on. No, ale nie mam żadnego tropu na kogokolwiek. W większości rundy byłem na kamerach i na adminie. Ja po prostu widziałem ciebie, że przebiegasz tam parę razy i się wystraszyłem w sumie w pewnym momencie, że chcesz zaciłkać mnie. Tak, powiem tak, jest końcówka tasków. Nie wiem, czy duchy robią. Jeśli robią, to wystarczy dokończyć te taski. Taskowe. Jeżeli teoretycznie zostały do impostor, tak, to na pewno na taski wygramy. Na stówę mamy jednego impostora. Dobra, na taski pójdźcie, to nie wiem.
Ja jestem obsrany, chodzę ciągle. Ja też. No i co, impostor na X-playa dał? Dokończenie tasków i się zagadka sama rozwiąże. Ale osobiście zawsze mam większą satysfakcję, kiedy już się te taski... Znaczy może inaczej, kiedy już się nakryje sprawcę. Kleksy za mną idzie. Mam nadzieję, że nie jest impostorem. To by było tutaj plot twist mega super. Ale wiadomo, że to technika, która miała sprawić, żeby przedłużyć nam robienie tasków. Ja podejrzewam, że duchy się lenią po prostu. Oho, zamknęły się drzwi nagle. Witek, X-Play. Witkowi w miarę ufam, X-Playowi niekoniecznie. I pytanie, czy Rain w ogóle wie, że my się trzymamy tutaj w trójkę, bo jeśli ona jest impostorem z kolei, no to może by się pokusiła o zabójstwo. Też moglibyśmy na adminie sprawdzać, czy jest ciało. No tak średnio bym powiedział. O! I wygraliśmy. Widziałem ciało Rain jeszcze na koniec. Udało się, udało się. Czyli kleksy był. Słuchajcie, Witek, dlaczego ty nie zauważyłeś, jak ja wentowałem do ciebie? Ja takie, o kurde. Ale nie, ja nie widziałem totalnie żadnych, ale kiedy w ogóle wentem, ja zostałem oskarżony o to, czego nawet nie powiedziałem. Słuchaj, i mnie wywaliliście. Tak, całą rundę. Ryfek, ty nie byłeś? Nie byłeś impostorem? Byłem impostorem. Czyli jednak, czyli Meres był niesłusznie ukarany. Tak, ale słuchajcie, całą rundę zrobiłem solo, znaczy większość zrobiłem generalnie solo i tak sobie tepam się do Witka, w sensie wentem, a patrzę on nic i nagle ciało ktoś odkrył i tak, o kurde. No to trochę była to lipa może, z tym ogólnie. To może wtedy z timingiem było to, ale od razu ciało zostało odkryte po tym, jak zwentowałeś? Wentowałem, podszedłem jakby do ciebie, 2 sekundy i ten, ktoś ciało. No to mogłem się nie skupić, mogłem... Ja powiem generalnie, że tutaj w tej rundzie trochę ta dedukcja tak siadała, ten... ale Xento nieźle wymyślił z tym Ryfkiem. No, to akurat się to był Nostradamus po prostu. Ale to nie było 300 IQ, on miał o to, czego nawet nie powiedziałem.